Dzisiaj pokażę Wam podstawowe zagrania, jak i również też powiem, jak latać prawidłowo w tej grze. Chociaż za wiele do powiedzenia nie mam w tym elemencie gry, bo za często tego nie używam, ale myślę, że podstawowe zagrania prawidłowo będą przedstawione w tym odcinku. Tak, przejdźmy do pierwszego. Czyli podstawowe zagranie, uderzenie jest klikając A, czy tam X na PlayStation 4, jak ktoś gra. I to jest po prostu, nawet można na Nitrze używać, to takie szybkie uderzenie jest. Minimalnie trzeba jedynie A nacisnąć. Znaczy nie za często używane w tej grze, ale to jest przydatne, gdy na przykład przeciwnik będzie wybijać piłkę i wiesz na 100%, że będzie w górę wtedy wbijać, to wtedy możesz się tak wpakować chamsko w piłkę. Znaczy chamsko, taktycznie oczywiście. Tak, przejdźmy do następnego. Czyli jedno z najczęstszych w tej grze, czyli płaskie zagranie. Czyli po prostu można użyć do tego nitra, również to czasem działa bez nitra. To jest po prostu, zamiast klikać samo A, podczas przyspieszenia cały czas, to jeszcze obrót w powietrzu, najczęściej z przodu można, aczkolwiek można też takie odbicia robić z innych stron też. Nie trzeba koniecznie tak samo ciągle płasko to robić. Spróbuję tutaj zademonstrować na ekranie, na przykład o, w taki sposób też wychodzi płaski strzał zwykle. No to dobra, lecimy do trzeciej umiejętności w tej grze, czyli podcinki. Są dwa sposoby na podcinki. Jeden jest taki, jak się zwykle tylko działa, jak się dobrze rozpędzisz i no teraz to coś mi nie wyszło, to takie coś, że nie jak zwykły strzał, którym podjeżdżacie, tylko po prostu to jest taki atak na piłkę. O! Jak widać również też może być do dośrodkowań, ale lepiej to pokażę, gdy piłka będzie w miejscu. Przecież wiadomo, lepiej podczas gry by to było, a sam nagrywam odcinek. Ale dobra, pokażę Wam, jak piłkę do góry bardziej posłać. O! Coś w tym stylu, tylko jeszcze... tak jak ja pokazałem, tylko trzeba jeszcze trochę później ten zmienić kierunek uderzenia, zamiast jak przy płaskim tak, to po prostu teraz w górę tak uderzyć. No. A teraz drugi rodzaj podcinki to jest ten z przyspieszenia i... No i właśnie. Tak to powinno się prawidłowo robić. Jeśli chodzi o te dolne podcinki. No i polega na tym, że zamiast prostego strzału, jak zawsze, ze zwykłego przyspieszenia tego przycisku o nazwie... O nazwie RT, to pewnie R2, jak źle mówię na PlayStation, bo nie grałem, to poprawię w odcinku. No i dobra, chyba już podcinki są odpowiednio omówione, trzeba po prostu kierować piłkę albo w górę, albo po prostu trzeba wcelować, żeby tak na bok uderzyć. Więc okej. Teraz kolejny fragment gry, którego raczej nie będę mógł teraz idealnie pokazać, ale przynajmniej tak ogólnie pokażę. Czyli przewrotki mówię. Zwykle na piłki powietrzne to się... O, właśnie tak jak prezentowałem, tylko że... Zwykle to się odżywa po prostu, żeby przeciwnika ośmieszyć albo w jakiś ładny sposób akcję wykończyć. To po prostu jak piłka leci w górę, to do tyłu trzeba podskoczyć. No i ostatni, ten najprostszy, czyli wiadomo, zwykłe podjeżdżanie do piłki, co czasami jest nawet skuteczne, ale głównie jak się tylko nitra używa. Bo rzadko kiedy się udaje zwykłe uderzenie zrobić w taki sposób. Więc... znaczy nie będę go zbytnio tłumaczyć, ale jeszcze pokażę inny fragment gry, bo już omówiłem, jak się robi podstawowe zagranie też. Podcinki oczywiście. Oj, oczywiście jest też sposób, jak piłka jest przy ścianie, to wtedy płaskie uderzenia też się przydaje robić. Bo to wtedy nie dzieje się tak, że piłka cały czas dołem leci, tylko nagle nabiera trajektorii i leci bardziej w górę wtedy piłka.
Dobra, tryb powietrzny na załodowcu się teraz załaduje. I teraz o co chodzi w tym? Trzeba raz A nacisnąć i później, o właśnie w podobny sposób, tak to powinno wyglądać. A i B, ale nie przez cały czas B, tylko to trzeba tak pulsacyjnie, bo w meczu to może się łatwo nitro skończyć, więc warto to kontrolować. O! Dokładnie tak, niby taki słaby w tych lataniach jestem, rzadko kiedy używam, a na treningu jakoś to idzie, no bo wiadomo, tutaj mi żaden przeciwnik nie przeszkadza zbytnio. No tu jest trochę gorzej, bo nie zdążę, chociaż może? No, tu tak mniej więcej jak ja robię, czyli po prostu A w górę, trzeba obrócić oczywiście lewym drążkiem i tak w taki sposób polecieć i oczywiście odpowiednio wysoko na tę piłkę. Tutaj jest oczywiście ta piłka tak, no, bez żadnej fizyki, po prostu wisi w powietrzu. Ale jeśli chodzi o podstawowe zagranie, to chyba wszystko to, co mogłem powiedzieć.